Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale Fishing Skills. Nie było mi długo nie publikowałem i nie dlatego, że mi się nie chciało, czy nie miałem czasu, bo praca to też po części, ale było u mnie po prostu słabo. Nie miałem ani jednego wypadu, gdzie nałowiłbym jakieś fajne rybki, plus miałbym tego gwiazdora odcinka, a nie chciałem robić takiego zlepu, bo miałem i fajne bolenie, i miałem fajne okonie, ale to były pojedyncze ryby z całego wypadu, z całego dnia. Także czekałem na tą jesień i się doczekałem. Zaczęło się w środę. Byłem tutaj w tym miejscu z rana, złowiłem przepięknego okonia 38 cm, także największego w tym sezonie. Niestety 40 nie przebiłem, no ale jest to jakiś początek. Cieszy mnie to bardzo, zapraszam, zobaczcie. No moi mili, stocznia. 6 rano, 6:02. Wszędzie bolek. Tutaj od ponad miesiąca, żadnych innych ryb. Kilka razy byłem. Więc wziąłem ciężką wędkę, bo na lekko mi się w obolków nie chce tachać po prostu. Zobaczymy. Coś skubnie. Poszukamy okonia przy brzegach. Proszę, mamy. Pięknie bolek wjechał. Niestety na lekką wędkę, ale podrzuciłem pod ścianę. Tak myślę, że to bolek. Cóż by innego. Chodź tu miśku do mnie kawałek. Będziemy się tak bawić. O nie, przepraszam. To jest przepiękne oko. Przed pod barkę, niestety. Musimy go sobie wydostać. Spod tej barki. O, tak. Zobaczcie. Stoczniowe konisko. Super. Ja cię kolego zostawię w podbiraku i poszukam twoich sióstr i braci teraz. No, myślałem, że przyładował bolek w opadzie, bo siła tego konia. Ale się wpiąłeś pięknie. Zanurz się ładnie. Dobra, słuchajcie, pokażę wam go w drugiej kamerce. Go puścimy. Najwyżej odetnie nam ryby. Ale niech się bydlak nie męczy. Ręczkę i do wody. A ja przygotuję drugie urządzenie rejestrujące. Z kolego. Zmierzymy cię pięknie. Pod 40 jak nic. Będziesz. 37,5, 38 cm. Moi mili, największy w tym roku. Mamy tutaj 37,5, 38 cm. Piękny okoń ze stoczni. Zobaczcie, jaka wygarbiona sztuka. Puszczamy go do wody. Leć, miśku. I jak było widać na materiale, kamera, której używam teraz, w tym momencie, ta, która jest do nagrywania zbliżeń z rybą, była włączona, była wycelowana we mnie. Widziałem się na tym małym wyświetlaczu, ale nie była w trybie nagrywania. Także, no, trochę rozgoryczenie, ale nic. Okoń wrócił do wody, jak było widać.
I postanowiłem odwiedzić to miejsce znowu w czwartek. W czwartek nie miałem czasu, no bo praca, kończyłem dość późno, musiałem szybko dojechać do domu. Byłem tu 15 minut, no i trafiłem o konia około 30. Także bardzo fajnie się zaczęło. Zobaczcie tego okonka teraz. Jest. Ależ atak. Nie wiem, czy widzieliście. Pewnie widzieliście. Do podbieraka kolego na chwilę. Ale wyjechałeś. Przepięknie. Zaczęło się żerowanie. Kochani, uwierzcie mi na słowo, wolałbym prezentować teraz tego konia z wczoraj. Tego, którego niestety nie pokazałem, bo kamera była wyłączona. Ale to też jest fajna żagluwa. Przez 31, 32. Ja mam duże dłonie. Ale... jest fajny oksik, fajnie wyjechał, to ujęcie wyjazdu poprzynęte, jeżeli się nagrało fajnie, no to będę zadowolony, ale jest przystojniaczek jesienny, w ferworze wziął przynętę bardzo dobrze i co, puszczamy go do wody, wszystko fota. No i mówię, odpaliła się woda pięknie, także trzeba tutaj zawitać w weekend. I byłem w sobotę po południu, po zakupach w Ikei, także idealnie, wyrwałem się na chwilę. No, gwiazdorem były sandacze. Ja, co tu się dzieje? No, to nawet szuranie pod niebie nic nie dało, ale prowadzimy w toni, także nam to nie przeszkadza za bardzo. Jest okoń. Jest okoń. Pierwszy. Chodź, Miśku. Nie jest to jakiś super wielki okaz, no ale 20 parę, jeszcze chudy, zobaczcie, on dopiero zaczyna zabawę. Pytacie o przynęty? Przynęty Fanatika, całe pudło. Naprawdę je sobie chwalę, jak widać raczek bez szczypców nadal jest skuteczną przynętą. Ten offset taki duży, jak będzie to wyglądało. No troszkę na siłę, ale co tam. Wiązanie w tych warunkach, żadna frajda. Myślę, że zapanowanie nad pieciągą byłoby dość trudne. Ok, czyli naciągniemy cię i zrobimy ci tutaj kuku. Nie ma tragedii, słuchajcie, ogon pracuje, jest ok. Siedzi. No, ciekawe co? Czy to będzie okoń? Słabnie. Słabnie. Jest. Chodź, Miśku. Podobny do tamtego poprzedniego. Aha, dobra, wszystko rozumiem. Już wszystko rozumiem, kolego. Przykro mi, że zostałeś zaatakowany przez sandała podczas hołu. Siedzi. O, poważny. Pod 30 będzie. Będzie jak nic. 25 z haczkiem. Tak. 25 będzie. Niewielki haczyk. Chodź, Miśku, chodź. Ci, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że one wszystkie są mega chude. I to jest dopiero początek. Powiem wam jedno, to będzie piękna jesień. Spadnie czy nie? Coś tam zwijamy. Będzie sandacz? Tak myślę. Tak. Tak mi się wydaje. Thank you.
kurnik. Nie chcę odpuścić. Mam wymiarka. Oczywiście nie świadczy o tym, że go zaraz weźmiemy, ale że mamy jesień. Cześć kolego. Klamocik. To już klamocik. Zobaczcie. Pierwszy jesienny łobuziak. Piękny sandał. Bardzo fajny. Zaraz go zmierzę. To też będzie na filmie. Z kawał ryby. Z kawał ryby. Słuchajcie, moi drodzy. No, teraz go zmierzymy. Uwaga, pomiar. Nie szalej. No. 54 cm. Także troszkę mniej niż myślałem. Fajna ryba wraca do wody. Leć, miśku. Ale zły poszedł. No a dziś jest niedziela. No i postanowiłem taką kropkę na dni postawić i mówię, dobra, jak nie znajdę okonia z samego rana, to porzucam trochę w opadzie i spróbujemy złowić jakieś sandacze. No i te sandacze wyjechały dzisiaj de facto. Także wymiarowe sandacze. Nie mierzyłem ich, ale na pewno wymiarowe. Może w narożniku coś siedzi? Po cichutku. I skubie krewetki. A jak? Sandacz? Sandacz. Niepowiedziane, ale raczej sandacz. I teraz patrzcie, jak on się zaraz zepnie. Nie, nie spiął się. Niewielki zawodnik, ale pięknie kopnął, to na pewno. Ma takie 35, może 40. Mają sporo siły te sandacze ostatnio. Leć, kolego. Otóż hol sandacza odciął ubrania. Także przemieszczę się stąd w inną lokalizację. Chyba nawet z punktu widzenia wiatru będzie nieco przyjemniejsza. Siedzi, spadł. Kurczę, no. To fajnie siadło. Teraz siedzi. Zobaczymy co. Myślę, że sandacz. Niewielki znowu. Walczy. To lepiej jak okoń, ale to raczej sandacz, bo muruje. Chodź kolego, chodź. Oj, mi chlapnął prosto w oko. Uwierzcie lub nie. Dzień dobry. Już. No, ten taki podwymiarek już. Jak łyknąłeś? No, jak należy. Proszę, jednym sprytnym ruchem. Szczypce zawsze są na miejscu. Żeby ta ryba miała jak najmniej przygód. No i taki sandałek. Poszedł. Wspomnienie. Nagrane. Cyk, daleko. Około 40 metrów. No widać po szpuli. Tam jest 50 na niej. A teraz troszeczkę jeszcze wyciągniemy na tą głębokość, żeby opadło. Jeszcze nie.
znowu opadzik. Dwa podbicia, ale nisko. Nie prowadzę do góry. O, mógłbym robić tak. Bo ryba ewidentnie za każdym razem po opadzie bierze, czyli jest przy dnie. Jest bliżej dna. Ach, nie trafił. Po prostu nie trafił. Aj, teraz puścił. Czyli za końcóweczkę. Aha, czyli chyba wjechałem w łowice drobniejszych. Zobaczymy. Powtórzymy. Kontakt był, no. Należy powtórzyć. Aha. No i ja tego zestawu tak nie skonstruowałem. Było typowe uderzanie w przynętę. Szybka korekta i jedziemy dalej. I tak jak lubię fiolety, tak uważam, że pomarańcze i brązy jesienią sprawdzają się bardzo dobrze. Jesienią, już w sierpniu. A zimą być może tylko motorek będzie działał. Mówię o kolorach Fanatica, bo to są przynęty, które bardzo lubię. Kiedyś używałem innych przynęt, ale się mocno rozczarowałem. Przyszedłem na Fanatica, szukałem czegoś po prostu lepszego i znalazłem. Można i lepiej, i taniej. I co? Niewielki sandał. Tak myślę. Teraz zobaczymy. Tak, bo trzepie jak ogień. Będzie całe 35-40 pewnie tego sandacza. O nie. Koło wymiarku. Walczył mniej niż typowy wymiarowy sandacz. No tu jest na pewno wymiar. O, ale ciężka klucha. Dlaczego nie walczyłeś? Już nam chodzi o tą Friday's Hollow, kolego. Nam chodzi o tą Friday's Hollow, a ty postanowiłeś nie walczyć. Zobaczcie, jaka rybeczka. No, kawał sandacza już. 50 kilka centymetrów ma. Nie będę go mierzył. Leć misiek. Hopla. Także myślę, że przed nami bardzo ciekawy okres. Także wszyscy smarujcie nad wodę, a nie jakieś filmy oglądacie. W ogóle szkoda to oglądać. Nie subskrybujcie, nie dawajcie łapek i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, cześć.